Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Oj, ile moli wodorotlenku potasu powstanie w wyniku reakcji 282 g tlenku potasu z wodą. Mamy tutaj tylko jedną daną, troszeczkę za mało, dlatego będziemy się posiłkować przede wszystkim równaniem reakcji chemicznej, czyli powstania tego wodorotlenku potasu. Jest to reakcja tlenku potasu z wodą, w wyniku której powstaje nam wodorotlenek. No to zapisujemy. Najpierw potas leży w pierwszej grupie na układzie okresowym pierwiastków chemicznych, więc ma stałą wartościowość wynoszącą 1, a tlen w tlenkach ma wartościowość 2. Po skosie dwójeczka. Do tego leci woda i tworzymy wodorotlenek potasu, czyli najpierw potas i grupa OH, która też ma wartościowość 1. Po lewej mamy 2 potasy, 2 wodory, czyli tutaj dajemy dwójeczkę. I teraz tak. Oblicz, ile moli powstanie w wyniku reakcji 282 gramów. To jest z treści zadania. A teraz patrzymy na to, co zapisaliśmy. Nam powstały 2 mole wodorotlenku potasu, ale pytanie jest z ilu gramów. Dlatego będziemy się tutaj posiłkować masą molową. Przechodzimy do układu okresowego pierwiastków chemicznych. Szukamy masy atomowej potasu i zmieniamy jej jednostkę. Nie zapisujemy tego w unitach, tylko w gramach na mol, a właściwie możemy tutaj potem do zadania tylko podstawić w gramach, bo to jest w gramach na 1 mol. My tu akurat mamy 1 mol, więc nie ma co kombinować. Ok, no to mamy tak. 2 potasy, czyli 2 razy 39 gramów na mol. No i 16 gramów na mol. Łącznie 94 gramy na mol. I tak jak mówiłam przed chwilą, tutaj to wpiszemy po prostu, że to są 94 gramy. I zwróćcie uwagę, że tutaj nam powstała proporcja. Pyk i pyk. To jest z zadania, a to jest zrównania reakcji. Czyli tu jest x, to co jest po skosie do x ląduje nam w mianowniku w dzieleniu. A to co jest po drugim skosie dajemy do licznika i mnożymy. Hop. I tutaj 94 gramy. Skracamy, wymnażamy górę, dzielimy z dołem i otrzymujemy 6 moli wodorotlenku potasu. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.